i goście w muzycznej jedynce, Alosza Awdiejew, dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrowienia z Krakowa. Dziękuję bardzo, z muzykami o przedstawienie panów proszę szefa. A więc mam dwóch wspaniałych muzyków, całe życie szukałem takich muzyków. Marek Piątek, znakomity wirtuoz gitary z tej strony, a z lewej strony wirtuoz kontrabasu i basu. Witam serdecznie. Adamczek. Kazimierz Adamczyk. Kazimierz. Panowie jeszcze dzisiaj muszą dojechać na koncert do Szczytna. Do Szczytna, tak, właśnie. No to zdążycie tak, chyba. Na pewno. Taką nadzieję. A co to jest za trasa koncertowa? To jest trasa taka, zorganizowaliśmy taką niby jubileuszowa. Bo ale dlaczego to niby jest, przepraszam? No niby, bo wszystkie jubileusze są na niby. Ja ukończyłem 70 lat już półtora roku temu, a jeszcze nie skończyłem obchodzić, więc jubileusz się przedłużyło właśnie i ciągle z tego żartujemy, bo stary człowiek tylko może żartować, że jest taki stary. No. Ale ja znalazłam jeden prawdziwy jubileusz, mianowicie w 1993 roku Alosza Awdiejew otrzymał polskie obywatelstwo. Tak jest, tak no. Jest, rzeczywiście, tak. I to jest okrągła rocznica. No, rzeczywiście. Trzeba do radia tak. Przyjść, żeby się czegoś dowiedzieć o swoich jubileuszach. Tak. Ale miłość do Polski miałam wcześniej i można tego jeszcze dołączyć z parę lat. Tak. Ale ta miłość do Polski dzisiaj jest trochę mniejsza po wczorajszych wydarzeniach? Nie, wzrosła mi. Do tej części Polskiej, która nie poszła się na zachowuje, ten zachowuje się przez no póki dobrze. Co jest to większość. No dobrze, to już nie mówmy w ogóle o polityce, mówmy o sztuce. Przede mną płyta Polskiego Radia, Alosza Awdiejew, Jestem tutaj. To płyta Polskiego Radia, Alosza Awdiejew, Jestem tutaj. Alosza jest już tutaj, ojej, od 60-tych lat, prawda? W 67 roku tu się pojawiłem i to był najszczęśliwszy moment w moim życiu, który nadal przeżywam. Ale od razu było wiadomo, że to jest taki szczęśliwy moment? No nie od razu to tak wiedziałem rzeczywiście, ale ja zawsze mówię, że jestem takim Rosjaninem, który 44 lata temu przyjechał do Polski i nie może nadal ukryć swojej radości. To bardzo miłe dla nas, naprawdę. A co jest takiego fajnego w Polsce? Wspaniałe. Znaczy, kiedy ja przyjechałem, było bardzo fajnie, bo był tu komunizm. Pani może to nie świetnie, bo jak nie pamiętam. Doskonale pamiętam. I tak było świetnie wtedy, tak? Było świetnie, że można było nie zwracać uwagi na ten komunizm, robić swoje. A tak, to jak było tam coś takiego. Mówił, tak. To było coś takiego, że niby to było tak szaro i okropnie, ale ludzie jakoś, widzę panowie muzycy też głową ze zrozumieniem. Myślę, że to chodzi o perspektywę, no bo jeśli Alosza przyjechał wiadomo no właśnie skąd, stamtąd, no to jak do raju trochę, nie? To przecież no, wiecie, tak jest. Żeby tak już nie przesadzać z tym zachwalaniem. Nie, spokojnie, bo w Krakowie można było wszystko mówić, szczególnie w piwnicy pod Baranami. No właśnie, z którą pan i był rano związany. I tak nikt nie pamiętał, o co chodzi. No. Także to było fantastyczne. Ci, którzy musieli pamiętać, to pamiętali. A niektórzy nawet to zapisywali i nagrywali, powiedzmy sobie szczerze. Którzy to nagrywali, to zazwyczaj nie umieli dobrze pisać, także nie zapisywali. A przy tym w Polsce rosły kwiaty, jak kiedyś opowiadałeś. Prawda? No właśnie. Że było to duże zdziwienie Wyszedłem na... Przyjechałem z Warszawy, całą noc jechaliśmy z wspaniałymi, prawda, kolejarzami. Wypiliśmy cały kontener wódki, pamiętam. Jechaliśmy do Krakowa. Całą noc jechaliście z Warszawy do Krakowa? Oczywiście, to wtedy tak jechał. Pani nie pamięta? Nie musi pani pamiętać. To był może nie jeździłem nocny wtedy. Pociąg był. I przyjechaliście. Nocny, przyjechaliśmy. Nad rano wyszedłem, zobaczyłem tyle róż przed dworcem, powiedziałem, co to za kraj? Rosną róże i nikt tych róż nie zrywa, prawda? Nie zobaczyłem. I milicjanty nie zobaczyłem z pepeszem, który to pilnuje tych róż. Pilnuje, tak? Tych róż. Tak wspaniale. O, to jest fajny kraj. Zostaje to, tak powiedziałem sobie. I tak już ponad 40 lat. Proszę bardzo. No dobrze, to kolejne nagranie z innej już płyty, tej poprzedniej. W takim razie, dobrze? Tak.
Alosza Awdiejew na cygańską nutę. Właśnie teraz jesteście w trasie, to proszę powiedzieć, gdzie najbliższy koncert. No tak, najbliższy koncert, tak już wspomnieliśmy, w Szczytnie, ale może zacznijmy no od to tego. Dziś, no to tak. Dziś, ale zacznijmy od tego, że trasę kończy koncert w Teatrze Roma w Warszawie. Mhm. To już jest kolejny koncert, jak obliczyliśmy, prawdopodobnie od 10 lat w tym teatrze koncertujemy. Co tu dużo ukrywać, z dużym powodzeniem. A pojutrze gramy w Giżycku, następnie w Olsztynie, w Ełku i w Białymstoku w poniedziałek 17, w niedzielę 17, przepraszam. No i oczywiście zapraszamy w grudniu do Krakowa, do Teatru Bagatela. Tak. To po też co już, tam się będzie działo? Też kolejny też koncert. To też jest tradycja naszych występów w tym teatrze. Taki przedświąteczny. A na ten koncert do Romy, proszę państwa, mamy zaproszenia od artystów pod numerem telefonu warszawskim 22 645 22 66. Alosza Awdiejew z zespołem po cygańsku. Czy w ogóle to jest po taki... Po cygańsku, i różnie, po polsku. Tak? Oczywiście, bo wyjedziesz nawet... My wszystko robimy, tylko nie umiemy tańczyć. A więc no to siedziemy. Już powinniście się nauczyć nie, przez tyle koncertów. Nie ruszamy się, tak. Słuchacze tańczą właśnie tańczą, pod naszą muzykę. Krzeseł, tak? Bardzo często. Szczególnie jak gramy w jakichś takich uroczystościach, poziomie jakiejś miejscowości, prawda? To zazwyczaj parę zaczyna tańczyć. Dzieci oczywiście od razu tańczą i parę takich na mniej takich resocjalizowanych elementów też, też czasem się zaczyna tańczyć. Tak. Bardzo ładnie, prawda? Szczególnie no. Na imprezach plenerowych. No, no, tak. To, no tak, na plenerowych. To, no to plenerowe to nie raz, teraz. No nie, nie. Nie, nie teraz. W teatrze taniec rzeczywiście w wykonaniu tak. publiczności jest troszeczkę utrudniony. Ale, nie, ale się zdarza. Można, ale zawsze można kołysać. A dowcipy pan opowiada? Przez cały czas. A jakieś nowe są? No, takie zupełnie nowe, to jak z mieszkania takiej bardzo znanej pisarki wychodzi taki gość i mówi, a książka była lepsza. Chciałam, żeby dowcip był na puentę, ale to jest antyfeministyczny dowcip. Nieprawda. Jak nieprawda? No, mogę powiedzieć inaczej. Z mieszkania pisarza z niego wychodzi kobieta i mówi, książka była lepsza. To lepsze jest dla dobra, mnie. Dobra, to może zostawimy. To jest wersja taka? Dobra, to dobrze? No, dobrze. No dobrze? Ja na wszelki wypadek taką standardową wersję, ale taka rzeczywiście lepsza jest. Jak od pisarza wychodzi. Kobieta. No właśnie. I to niech będzie puentą Alosza Awdiejew z zespołem. Tak. I przypominam państwu zaproszenie do Romy. 22 645 22 66. I na zakończenie będzie piosenka dla mnie, dobrze? Limonczyki. O, bardzo proszę. Ja też lubię tę piosenkę. Bo to jest ludowa, prawda? Czy to jest... Absolutnie ludowa. Nie znaleziono faceta, który to wymyślił, bo chcieli go zabić w ogóle.